Śpiesz się, bo ja wodę wstawiłam na gorące no kubki. Widzisz? Nie widzę jeszcze. Popłaca robienie takich rzeczy. Zaraz wam pokażę, co to. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy was serdecznie i zabieramy was w świat poszukiwań z wykrywaczem metali. Na dzisiejsze poszukiwania zabrałem ze sobą wykrywacz metali Xpedeus 2, ProPointer, tradycyjnie nożołopatkę, no i też pudełko do znajdek. A ja na poszukiwania zabrałam wykrywacz, chodzę z Deusem 1, łopatę i bardzo dobry humor. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Takie oto pole mamy dzisiaj do przeszukania, a ja już mam pierwszy sygnał i to nie byle jaki. Zobaczcie, Solid Regni Prus z 1700 któregoś tam roku, dokładnie nie widać. Zaraz przerzucimy drugą stronę, wam pokażę. Fryderyk Wilhelm, tarcza. Także na początek ładnie przywitało mnie tutaj pole. Jak tu się nie cieszyć, jak na dzień dobry, na poszukiwaniach otwiera sygnał z monetą. Krzysiek znalazł monetę, ja również znalazłam starą monetę. Jest to prawdopodobnie szyling z 1800 któregoś, ale nie wiem którego. Niestety tak właśnie wygląda z jednej i z drugiej strony. Ale jest moneta, a nie tylko złom. Tu jest gdzieś sygnał w tej grudce, zaraz sobie zobaczymy co to jest. Jest tutaj. I jest tutaj, jest tutaj. Pazłotko. A myślałem, że coś ciekawszego. Czas upływa. Za wiele nie znalazłam. Ale się nie poddaję, kopię dalej. Mam tutaj sygnał. Ciekawy, zresztą jak każdy. Zobaczymy, co tam jest. Takie oto coś, prawdopodobnie od portfela, tu jeszcze pomiędzy tymi klinami kawałki skóry albo jakiegoś materiału. Zaczepił mnie sygnał, podkopałem i moim oczom ujawnił się oto taki guzik. Czysty guzik, bez napisów, a dodatkowo jeszcze uszkodzony, bez uszka. Dajesz maleńki, liczę na ciebie. Może na tej łące wyjdzie coś więcej, bo na polu tam nie ciekawie. A jakieś sygnały są, zobaczymy co. Kawałek ołowiu. Kawałek ołowiu. Nie zawsze jest tak pięknie. No, ogólnie pola przyległe do cieków wodnych, no i wszystkie pola to taka skarbnica wiedzy i informacji. Za chwilę wam pokażę, co na tych polach w ogóle oprócz monet i ciekawszych rzeczy znajdujemy. Przez te przedmioty piszemy historię danego miejsca i to jest w tym wszystkim takie najbardziej ciekawe. Robiąc analizę danych przedmiotów na przestrzeni wieków, wiemy co działo się w danym miejscu i to tak naprawdę pociąga też w tych poszukiwaniach. Nie tylko wykopujemy, ale też robimy analizy i delektujemy się miejscem, w którym jesteśmy. I rzućmy okiem na te wszystkie przedmioty, które wykopujemy. Zobaczcie, jakiś wałek, przecież z jakichś przyczyn on się tutaj musiał znaleźć. Łuski, czyli był tu człowiek, musiał wystrzelić. Jakieś elementy okuć, zobaczcie. Tutaj czegoś, fragmenty stalowe, metalowe. O, na tym polu też musiał być koń. Czy przyjechał, czy przyszedł sam, czy przyjechał człowiekiem. Zobaczcie,
Były tu pewnie na pastwisku krowy, tu są jakieś szczepionki, blaszki, blaszeczki i tego typu inne rzeczy. Zobaczcie, zawiasy, współczesny element od maszyny, która siano podbiera, piękne stare ozdoby, puszki i pasty jakieś po jakichś kremach. Także jest tego masa. I to właśnie też świadczy o tym, że możemy wywnioskować, co się na tym czy na innym polu działo. O proszę, nawet ktoś zgubił ze sobą albo przywiózł ze śmieciami fragment od żarówki. I w końcu mam już kolejną monetę, ale jeszcze nie wiem jaką. Dosyć duże. Jakbyś mógł, kochanie, pożyczyć mi swoje szczotki, to będę ci wdzięczna. Zaraz obczyścimy i zobaczymy, co to takiego. Podczyściłam troszkę i trudno mi powiedzieć, co to może być za monetka. Tak z jednej strony jest tu na pewno chyry, o, ale nie wiem co dalej. Trochę z żarta. Kolejny mój sygnał to naparstek na parsteczek. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio znalazłam cały naparstek. Zazwyczaj były połamane, bądź jakieś tam kawałeczki, a tu jest taka niespodzianka. Cały. I nawet bardzo ładnie wygląda. Także cieszy. Nawet to cieszy. Kończymy pomału też na dzisiaj poszukiwania, natomiast jeszcze wypijemy sobie jakąś kawkę, jakiś gorący kubek, żeby się rozgrzać. No potem jedziemy po Hanie, odebrać ją z przedszkola, a jak ją odbierzemy, to jedziemy na grzyby, bo nas męczyła wczoraj, także nie możemy Hani zawieść. Nie możemy. Nie możemy, także idziemy do wóz. Jak na kobietę przystało, gotuję małą przekąskę. Gorący kubek, moja będzie borowikowa, a dla Krzyśka mam żureczek. Pokaż chłopu dołek. Dołek? A kopie dali. No, dużo tu jest sygnału. Na razie to trochę. A może to jakiś śmietnik? Na razie śmieci, nie? Ale jest. Ktoś albo wyrzucił te śmieci tutaj, nie? Albo były zakopane. Tu mam jakiś sygnał. A, trucik. Jakieś puszki, puszeczki. Tu coś jeszcze jest. Kop, kop. Kopie. Może jakieś skarba wykopiesz. O, albo ktoś z chłopaków, z poszukiwaczy wyrzucił, albo... Bo to są stare rzeczy. Tu coś jeszcze mam, także sygnałów tu jest. Tu coś jest. Śpiesz się, bo ja wodę wstawiłam na gorące kubki. Widzisz? Nie widzę jeszcze. Popłaca robienie takich rzeczy. Zaraz wam pokażę, co to jest, bo blaszka zaraz z numerem jakimś zobaczymy, co to jest. Monety. Natomiast muszę wam powiedzieć, że nie pierwszy raz mi się udało w skarpach, w dołach, czy w jakichś rzutowiskach, poszukiwaczach, czy ogólnie w miejscach, gdzie ktoś coś rzuca, znaleźć coś ciekawego. W tym przypadku jest to blaszka z numerem 3197. I co to jest? Ja już wiem.
No to powiedz. Ja już wiem. Jest data 1933 i jest napis Kreis Rosenberg. To jest to, co znajdowaliśmy też na tych polach, które chodzimy. Psie identyfikatory. A jak leżało głęboko, tylko nie dowiemy się, czy ktoś to zrzucił, czy po prostu gdzieś to się usunęło z tej skarpki, którą ktoś tutaj podkopywał. Także. Tylko nie myślcie sobie, że jak głęboko to, że Krzysiek to wykopał. No nie, no to ja wszedłem, bo ktoś sobie tutaj piasek zabiera pewnie na swoje potrzeby. I takie miejsca właśnie też się sprawdza. Zobaczcie, psi identyfikator. Zgłupia fraz, bo ja nie planowałem tutaj wejść, tylko mnie zaciekawił mnie wzrokowo. Zaświeciła mi puszka aluminiowa i chciałem zobaczyć, co to jest, a przede wszystkim ją wziąć, bo też zbieramy złom, a tu przy okazji coś takiego pięknego. Nie. Tak wygląda z bliska. Tak jak mówiłem, jest to psi identyfikator. Blaszka mosiężna z napisem Kreis Rosenberg 1933. Druga strona trochę skorodowana. Widać ten numer 319, chyba 4 bodajże. Dziurka, na której był zawieszony ten identyfikator. No jeszcze zostaje tylko zagadka, w jakich okolicznościach ona trafiła do tego dołka, z którego ją wydobyłem. A była bardzo głęboko. Nie wiedziałem, że dzisiaj kuchnia bogata w takie menu. A co byś chciał? No zupa to zupa. No zupa to zupa. Szkoda, że płatki nie ma. A mogłeś wziąć parówki. Kupiłam dzisiaj przecież. A jaką pijesz zupę? Ja mam borowikową. A ja mam? Żurek. A, żurek. Pyszny. Sama zalałam. Do końca przeszukana, nie udało się nic więcej znaleźć. Ogólnie jestem i tak zadowolony, że po raz kolejny doświadczenie pokazuje mi, żeby zajrzeć tam, gdzie inni rzadko zaglądają. No i są skutki. Pozytywny efekt w postaci ciekawej pamiątki związanej z moim miastem. Pozostaje tylko się cieszyć i kontynuować swoją tą myśl poszukiwawczą na przyszłość. Jak było w szkole? Dobrze. Co było ciekawego dzisiaj? Na śniadanko zupa mleczna zjadłam, bułeczki z masłem, bułeczki z nutellą. A na obiadek? Na zupkę była jakaś taka zupka, a na obiadek ryż i sosik. Ale mnie mama bolała cały czas głowa. Przygotowujemy się do wyjazdu na grzyby. Ewelinka jeszcze co robi? Zupkę kończę. Zupkę kończę. Jak przyjedziemy, to pojemy ciepłej zupki. Ja stawiam w termos kawę i śmigamy na grzyby. Hania już gotowa, czeka praktycznie na wylocie. A my będziemy z Wami się żegnać. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie subiki. Pamiętajcie, naciśnijcie dzwoneczek, żeby mieć wszystkie informacje, co dzieje się u nas. I zostawcie jakiś komentarz taktyczny. Wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.